Net się muli, co ty robisz? No ściągam sobie tylko z torrenta. Co ty ściągasz? Co? Całą dyskografię Boba Dylana od 1962 roku? Ponad 50 płyt? Kobieto, co ty robisz? Facet pracował pół wieku. To jest dorobek jego życia. Ludzie latami kolekcjonują te nagrania, a ty sobie od tak w dwa dni wszystko ściągniesz z internetu? No wstydziłabyś się. Ale... Ja rozumiem, ściągać sobie jakąś jedną płytę raz na jakiś czas, jak się nie zna zespołu, zobaczyć co to jest. No ale nawet wtedy, jak się spodoba, no to idziesz do sklepu i kupujesz. Ale... Płyty nie są wcale takie drogie, a każdy kupiony egzemplarz to hołd dla artysty. Można sobie powoli zbierać płytotekę z ulubioną muzyką, ile satysfakcji wtedy jest jednocześnie. Ale... Nie będę tolerować takiego barbarzyństwa. Nie będziesz zamulać nam neta złodziejskimi praktykami. Ale... Nie chcę teraz rozmawiać, rozsierdziłem się. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Co to ma być? Skąd ty to masz? Dyskografia Dylana. Kupiłam, żeby nie kraść, tak jak kazałeś. Dobrze, w porządku. No to nic nie jemy i nie pijemy przez miesiąc. Ale... Przecież ty nawet nie słuchasz Dylana! Po co ci to? Czy ty w ogóle chociaż sięgniesz do tych płyt? Ale... Przecież to już porozfoliowywane jest, no nawet oddać nie będzie można tego, ani sprzedać w cenie zakupu. Ale... No ale co? Ale ja sobie tylko ściągałam, żeby znaleźć taką jedną piosenkę, co mi się podobała i to się zaczyna tak, że ja, no że poznam, która to. I chciałam skasować wszystko, jak znajdę, a łatwiej ściągnąć całą dyskografię, niż szukać każdej płyty po kolei. Nawet Empire Burlesque kupiłam, chociaż to największy gniot, ale nie ukradłam. A to? A to samo, drugi raz, żeby był większy hołd dla artysty. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale polskim opowieściom. Na pewno wszystko wzięliśmy? Na pewno, teleskop mamy, to najważniejsze. I na pewno w dobre miejsce trafimy i przypłyną po nas? Wszystko jest ustalone, jedziemy do Konina, w Koninie wsiadamy w specjalny samolot do przewozu jednostek pływających, lecimy do Pietropawłowska-Kamczackiego, tam wsiadamy z tratwą na statek, płyniemy 3 dni, no i wodujemy tratwę w miejscu największej widoczności nieba na Pacyfiku. Ustawiamy teleskop, patrzymy na gwiazdy i na sputnika, a oni nas po 3 dniach zgarniają z powrotem. Oj, warto było wydać wszystkie oszczędności na tę wyprawę, no i warto było ją miesiąc przygotowywać. Kochanie, czy ty wiesz, że zobaczysz sputnika w tak dobrych warunkach, jak nikt na Ziemi? A jak będą chmury, to co? No to poczekamy, aż się wypogodzi. A mamy jedzenie? Mamy te suchary, co twój tata znalazł w Pawlaczu. No te z wojska, co mu zostały. No i 30 litrów mamy jeszcze słodkiej źródlanej wody w proszku. No a skąd ty wiesz, że będzie przelatywał sputnik? Mam taki numer pisma, Astronomii Czeski Żurnal z 1957 roku. No i tam jest rozpisana cała tam trajektoria. No i policzyłem, kiedy będzie i gdzie teraz. Aha. Ale i tak fajnie było. Będzie się cicho. Co wy tacy jesteście? Odkąd zajrzeliście przez teleskop, nic nie chcecie powiedzieć. Ducha tam zobaczyliście, czy co? A ja się cieszę. Leciałam samolotem, pływałam statkiem, Kamczatkę widziałam i ocean. Cudownie było, misiu. Bardzo się cieszę. No weź, powiedz, co się stało. Od 5 dni się nie odzywasz prawie. No i bo cała wyprawa na darmo. No ja nie leciałem, żeby oglądać jakieś oceany i Kamczatki, tylko sputnika. Ale widziałeś go przecież, nie? Nie. Czemu? Nie dało się ustawić teleskopu. Jak to? Zapomniałem, że na oceanie buja. No co ty robisz? To nie może tu zostać. Dlaczego? No jak to dlaczego, misiu? Przecież tu się teraz nic nie zmieści. Ale to się właśnie nigdzie indziej nie mieści w tym domu. To wyrzuć, po co ci to? Przyda się. Do czego? No, na przykład jak będzie powódź, to w sam raz się nada.
Albo możemy to brać na wakacje zamiast namiotu. No będzie więcej miejsca, jest bardziej szczelne. I co? Jak będzie powódź, to się w sam raz nada. No dobra, może zostać. No. Co ty robisz znowu? Jak ma zostać, to niech chociaż będzie śliczna. A wiesz co? Co? A mam taki symulator łodzi podwodnej podczas II wojny światowej, tylko dużo klawiszy trzeba się nauczyć. Strasznie skomplikowana taka łódź. To idź, Misiu, graj sobie. No. Normalnie wrzad, dźwigiem kierujesz takim z budowy. No i możesz sobie wybrać taki dźwig, taki wiesz, taki żuraw wielki i tam takie płyty co przenosi i sterujesz w różne strony. Możesz taki, z którego widać całe miasto, taka grafa jest taka... Fajna gra strasznie. Aha. No, tak, taka sobie tam szczegóły w tej grafice, no ale no i tak, ciekawe są ci rzeczy, myślają, nie? No. Dobra. Ty, a wiesz co sobie ściągnąłem? Co? Symulator taki. Jeździsz normalnie polskim MPK w takim miasteczku, takim ogórem. No jeździsz i tam się zatrzymujesz na przystankach, ludzie wsiadają, musisz w odpowiednim momencie drzwi otworzyć, tam potem zamknąć, potem jedziesz wzdłuż trasy, tam ci czas mierzą, żeby tam się nie spóźniać za bardzo i potem tam punkty zlicza. Szkoda, że już nie mogę tutaj grać. Łatwiej by mi się z tobą gadało. Nie ma mowy. Nie będę słuchać dźwięków z tych gier. Kup sobie słuchawki, to będziesz mógł grać w kuchni. A tak w ogóle to jest symulator słuchawek, wiesz? A ja to mam genialny pomysł. Napiszę symulator żony. No ale nie ciebie, tylko takiej tam żony jakiejś tam. Albo męża może być. No że może się na kupie, tylko na telewizję, że pracuje, ma ograniczony czas, ale musi jeszcze mu gotować, prać, no i tam różnie go zabawiać. No jak jej się to wszystko udaje, to on się czasem zaczyna podnosić z kanapy, przestaje pić tyle tego mika. No jak dalsze są postępy, to on wtedy znajduje pracę, lepiej wygląda i tam w ogóle, no i żona może coraz mniej pracować, potem już nie musi, on nawet czasem coś ugotuje, a w końcu to on wszystko robi, a ona go tylko no, zabawia, fajne, nie? Oj, Misiu, aż się boję, co powiesz, jak znowu przyjdziesz. No jej, nic ci się nie podoba. Ej, gdzie jest mój komputer? Sprzedałam, ale masz tu symulator. Ogromny atut w telewizji polskiej, poznamy super gwiazdę za granicą, która...